Cześć, tutaj Kraina Klocków. A dzisiaj przyjrzymy sobie magazyn Lego Batman numer 5 2019. No niestety jestem odrobinę spóźniony, ponieważ magazyn wyszedł już parę tygodni temu, ale wciąż możecie go w kioskach znaleźć, tak więc właśnie w tym odcinku go sobie razem przejrzymy. Jako dodatek mamy tutaj Jokera, takiego w dosyć klasycznym stroju, z takim oto wielkim młotem oraz dynamitem. No, ten młot wygląda tak trochę średnio, chociaż te duże okrągłe elementy są czymś ciekawym na pewno. Ale sama figureczka, no tutaj te nadruki całkiem ciekawie się prezentują. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze saszetkę z kartami Lego Batman oraz kartę limitowaną z Robinem. Dobra, otwórzmy to. Okej, jeżeli chodzi o karty, no to tej serii niestety nie zbieram. Zbierałem tą z Ninjago, ale tą z Batmanem, no... No niestety trochę pieniędzy też te karty kosztują, a jednak wolę je przeznaczać bardziej na seciki, więc już tych z Batmanem nie zbieram. No i minifigurka Jokera, także na koniec. Okej, co tutaj mamy w gazetce? Spis treści, instrukcje jak zbudować Jokera, komiks, jakieś zadania, dalej komiks. Tutaj mamy takie... śmieszkowe przedstawienie Batmana. Tutaj prezentacja zestawów. Komiks. Mamy tutaj też Wonder Woman. Okej, łamigłówki, reklama magazynu Lego Ninjago Legacy. Konkursy oraz prace czytelników. I w kolejnym numerze będzie Batman w takiej oto zbroi. No cóż, zbroja przypomina, no nieważne co. No i tak, no cóż, co ja myślę o tym dodatku? No trochę szkoda, że po raz kolejny dostajemy Batmana, bo w pierwszym numerze tego magazynu był właśnie Batman, co prawda tego numeru nie miałem, ale no jednak. I te nóżki i tors to są chyba inne niż w przypadku tego zwykłego. Mówię tutaj o na przykład tym, tutaj. No nie no, to są inne nóżki i tors, więc... Więc w sumie fajnie, no. Trochę szkoda, że to znowu ta sama postać. Wolałbym, no, jakiegoś chociażby złoczyńcę, czy innego bohatera. Ale no, ta zbroja też całkiem fajnie wygląda, więc... No spoko, spoko. Jak dla mnie może być. Okej. W takim razie otwórzmy sobie Jokera. Swoją drogą, ja jeszcze nigdy minifigurki Jokera żadnej nie miałem. Ani takiej klasycznej, ani chociażby z Lego Batman Movie. Okej, tak wygląda nasza minifigurka. Zacznijmy może od tego młota. No więc jak mówiłem, no wygląda on dosyć średnio. Fajnie było, gdyby tutaj dali nam takie gładkie, okrągłe klocki do wykończenia. Wtedy wyglądałby moim zdaniem dużo lepiej, ale no nie można mieć wszystkiego, rozumiem. No cóż, no, no niezbyt fajnie to wygląda. Aczkolwiek, no... Te elementy z pewnością czymś mega częstym nie są, więc zawsze fajnie, że są. No i dynamit to też jest dosyć rzadki element. Ja w swojej kolekcji chyba nawet żadnego nie mam, więc cieszę się, że tutaj go nam dodali. No i sam Joker. Więc jeżeli chodzi o tors, no to jest naprawdę szczegółowo. Ta fioletowa marynarka fajnie wygląda. Tam pod spodem jakaś niebieska koszula, tutaj taka zielona mucha. No fajnie, fajnie. Trochę bolą mnie zadrukowane nóżki, ale już jakoś to przebolejemy. No i z tyłu też trochę tak biednie. Aczkolwiek myślę, że ten przód jak najbardziej to wynagradza. Jeżeli zaś chodzi o główkę, no to... Jeszcze włoski. One również są takie ciekawe całkiem. W takim zielonym kolorku. No a jeśli chodzi o samą twarz, no to mamy dwa wyrazy. Jedna to taki uśmiech. A druga taka mina, takie zdziwienie jakby... Okej, więc figurka prezentuje się wyjątkowo fajnie. No jak już mówiłem, ten młot trochę tak nie za fajnie wygląda. Trochę bolą mnie zadrukowane nóżki oraz plecy, ale myślę, że mimo wszystko figurka jest naprawdę fajna. W takim razie, drodzy Państwo, podsumowanie. No to magazyn wypada naprawdę fajnie. Mamy bardzo fajną minifigurkę, no i jeszcze nie zapomnijmy o kartach. Więc jeśli nie macie Jokera, to jak najbardziej polecam. Jeżeli macie, ale jakiegoś innego niż właśnie ten, no to również polecam. Jeżeli zbieracie karty i interesuje Was chociażby ta tutaj karta limitowana, no to również polecam.
No dobra, w tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Trzymajcie się, cześć!